Metropolia podliczyła, ile pieniędzy zabrakło jej na komunikację publiczną w 2022 roku. To ponad 155 milionów złotych. Te kwoty będą musiały zapłacić gminy. Jedne kilkaset tysięcy, inne kilka milionów, a na przykład Katowice prawie 49 milionów złotych. Nie wszystkie miasta chcą się na to zgodzić, ale wyjścia nie mają. Paweł Jędrusik. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w piątek podczas zgromadzenia GZM. Jednomyślności nie było, ale w kwestii finansowania komunikacji publicznej nie ma jej od dawna. Najwięcej, bo prawie 49 milionów złotych muszą dopłacić Katowice. Bytom ponad 14 milionów, Sosnowiec ponad 11,5 miliona, a Chorzów ponad 9 milionów. Mniejsze miasta zapłacą mniej, ale i tak odczują to w swoim budżecie. Przeciw uchwale głosowały m.in. Siemianowice Śląskie, które będą musiały wydać prawie 3 700 tysięcy złotych. Siemianowice po prostu nie dysponują wolnymi środkami budżetowymi na pokrycie tej składki. Oczywiście jak najbardziej rozumiemy stanowisko metropolii i to, że w budżecie metropolii także może brakować środków finansowych, ale niestety nie możemy się dobrowolnie zgodzić na to, aby kosztem mieszkańców Siemianowic zwiększać budżet na transport metropolitalny. I choć dziś przeciwko byli przedstawiciele tylko dwóch miast, a czterech się wstrzymali, to prezydenci nie ukrywają. Tak duże pieniądze trudno będzie znaleźć. GZM proponuje jakieś rozwiązanie, tak, które będzie skutkowało tym, o co apelowałem i prosiłem na poprzednich sesjach, żeby gminy tramwajowe miały możliwość wykonania jakiegoś ruchu na tych akcjach, tak? I widzę tą możliwość, tylko jeszcze by trzeba, że tak powiem, zapoznać się ze szczegółami, przeanalizować to do końca prawnie. Prezydenci i burmistrzowie coraz głośniej mówią, że zwiększenie finansowania komunikacji publicznej nie bardzo jest możliwe. Dlatego coraz bardziej prawdopodobne są cięcia kursów. Musimy za to zapłacić, natomiast będziemy szukali oszczędności w następnych latach, czyli w tym roku i w roku przyszłym, korygując poszczególne linie połączenia, poszczególne linie autobusowe, linie tramwajowe, które często się powielają i tak jak mieszkańcy zauważyli, często jeżdżą puste autobusy albo jeżdżą całymi gromadami, które na pewnych odcinkach, które powiedzmy powodują, że tych autobusów jest za dużo. Rozliczenie straty za poprzedni rok to ugaszenie tylko jednego pożaru w komunikacji publicznej. Przed gminami GZM jeszcze poważniejsze wyzwanie, czyli sfinansowanie komunikacji w roku 2024, co ma kosztować ponad miliard złotych.